A z nami jest już dawno niewidziany wielki mag z Biłgoraju, pan Janusz Palikot. Dzień dobry. Bardzo miło, cieszę się, że pan wspomniał moje rodzinne miasto, które jest też miastem rodzinnym Izaaka Beszawisa Zingera, laureata Nobla pochodzącego właśnie, spędzającego dzieciństwo w Biłgoraju i też większość jego książek tak naprawdę dotyczy Biłgoraja, Goraja, Lublina, okolic tamtych stron. No, chyba najbardziej znana postać właśnie z Biłgoraja, ale także Urszula Kozioł, współczesna poetka polska pochodząca z Biłgoraja. Biłgoraj, no to wiadomo, moje dzieciństwo, moja mitologia, moje wszystkie emocje. Przepraszam, nie powiedziałem, tu jest woda, gdyby się pan chciał napić. Mam nadzieję, że panu nie szkodzi. Wódki niestety nie mamy. Wodę można pić, ale nie do alkoholu. To jest coś, co ludzie często popełniają ten błąd, że popijają alkohol, prawda? Czy to jest Coca-Cola, czy sok, czy woda. Oczywiście woda i tak jest z tego najlepsza. Ale za każdym razem to prowadzi do tej sytuacji, że potem się ma właśnie kaca, jak się popija. Dlaczego? Dlatego, że ta woda, czy jakikolwiek płyn rozpuszcza alkohol. I ten sygnał do organizmu, ile potrzeba enzymów do strawienia alkoholu, jest po prostu osłabiony tym rozcieńczeniem. Człowiek wypija znacznie więcej tego alkoholu, po czym w ciągu tego metabolizmu nocnego woda szybciej, każdy płyn szybciej niż alkohol się, że tak powiem, metabolizuje i następuje takie uderzenie tym za dużą ilością alkoholu w stosunku do ilości enzymów. Panie Januszu, o alkoholu jeszcze porozmawiamy. Tak się zastanawiam, przede mną siedzi biedak, czy milioner? No, to jest właściwie jest dobry znak zapytania, trzeba by postawić. Dobre pytanie przy tej kwestii. No ja teraz jestem na takiej granicy, bo straciłem bardzo dużo z tego majątku, który zgromadziłem, też nieruchomości, gotówki, różnych innych rzeczy, ale mam jeszcze szansę to odzyskać, bo w dalszym ciągu mam akcje, one nie są dzisiaj dużo warte. Mam tytuły do praw autorskich, mam własność niektórych utworów. To wszystko... O biznesie jeszcze porozmawiamy, ale jak patrzy pan dzisiaj na swoje konto, to jest pan milionerem, czy... Nie. Nie jest pan, tak? Nie, dzisiaj już nie jestem milionerem. Na mieście mówią, że jest pan trochę takim Wałęsą biznesu, że pana budżetem domowym obecnie rządzi żona. No to prawda, że jest pan obecnie na garnuszku żony? Można tak powiedzieć, że faktycznie pobierałem wynagrodzenia od dwóch lat w manufakturze, prawie dwóch lat, w której pracowałem ostatnio i wydawałem pieniądze wcześniej zarobione. Też jest też prawdą, że mamy rozdzielność majątkową z żoną. Spora część majątku jeszcze z okresu przedbiznesowego, tego nowego i sprzed politycznego. Myśmy dokonali podziału majątku w 2006 roku, czyli wiele lat temu, prawie 20 lat temu. No, bardzo dużo tych aktywów zostało u żony. Wtedy z powodów politycznych. Ja nie chciałem, żeby ten majątek był narażony na jakąś grę polityczną, no, ale już potem się okazało to też w dzisiejszych czasach przydatne, kiedy ja mam tego typu problemy. Czyli jest pan dowodem, że warto mieć żonę? No, żonę warto mieć z wielu powodów, nie tylko dla rozdzielności majątku, przez jest świetnym partnerem życia. W momencie, kiedy, tak jak się jest jak ja, kiedy bardzo wielu ludzi człowieka opuszcza i jakby nabiera dystansu, no bo wiadomo, kryzys, nie wiadomo jak to z tymi pieniędzmi było, pracownikami i tak dalej, no jest cały taki hejt wokół osoby, no to wtedy żona najbliżsi to jest takie coś, co zresztą no jest truizmem, ale jeśli dobry jest związek i ludzie mają dobrą relację, to znajduje się w nich oparcie. Tak się teraz zastanawiam, słucha pan czasami piosenek Ryszarda Rynkowskiego? Tak, to facet skądinąd z Zamościa, jak pan pamięta, bo Vox Grupa się wywodziła z Zamościa. Jakie hity pan jego zna, takie największe? Konduktorze, Łaskawy byle nie do Warszawy. To nie była ich kompozycja, ale oni to też śpiewali. To akurat nie o tą piosenkę mi chodzi. No. On kiedyś śpiewał, wypijmy za błędy na górze. Ale moje pytanie jest, trudno tą piosenkę poznać po moim głosie, ale mam nadzieję, że pan ją skojarzył. Panie Januszu, ale moje pytanie jest bardzo serio. Ile Janusz Palikot musiałby wypić za błędy biznesowe z ostatnich lat? Znaczy, może dla ułatwienia poruszajmy się w takiej skali, cytując Leszka Millera, Ziobro, średnio, dużo. Czy nazwijmy sobie roboczo Adamczyk od wyjebongo zarobków w TVP. Adamczyk. Bliżej panu do Ziobry czy do Adamczyka? Do Adamczyka. Zdecydowanie oczywiście trzeba było dużo wypić, żeby te wszystkie skutki przede wszystkim działalności, też i błędy
opić, ale wie pan, w tym pytaniu jest, znaczy w tej kwestii, którą pan poruszył, jest zawarta taka teza, że to były tylko błędy, a nie żadne okoliczności. A wie pan, gdyby w 2022 roku, czyli prawie dwa lata temu, jak spółka Manufaktura była przygotowana do wejścia na giełdę, był przygotowany prospekt IPO, był dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, e-banku, które zebrały 28,5 miliona złotych w tych zbiórkach właśnie przed wejściem na giełdę, gdyby nasza spółka była dopuszczona przez giełdę do obrotu, oczywiście była, wybuchła wojna w lutym, był pewien kryzys na giełdzie, wiele spółek się wycofywało, ale niektóre robiły emisję. Nic nie stało na przeszkodzie, żebyśmy my byli dopuszczeni. Giełda nie chciała tego zrobić. Panie Janusz, ale jakbyśmy mogli się posługiwać takim bardziej chłopskim językiem, no mniej dobra. Takich słów wyjętych żywo z podręcznika do prawa handlowego. Mhm. Odnośnie pana błędów, ile pan ich właśnie popełnił w ciągu ostatnich dwóch lat? Co ma pan sobie do zarzucenia? No wie pan, przede wszystkim za szeroko, za mało skromnie w tym sensie. By się wydawało, że można robić jednocześnie i okowity, i wódki kraftowe, i piwo, i robić piwo świeże, i sieć sklepów budować. No, trochę to wymuszało oczywiście system zbierania pieniędzy, bo mi banki nie dały pieniędzy, fundusze mi nie dawały pieniędzy, z pieniędzy europejskich nie mogłem skorzystać, bo mnie uwalały oczywiście instytucje opanowane przez PiS, ale w związku z tym musiałem być zdany na siebie i na tych innych prywatnych inwestorów. W Polsce regulacje są takie, że pan na jeden projekt może zebrać około miliona euro, czyli 4 miliony złotych. Więc ilość tych projektów trochę wynikała ze sposobu zbierania pieniędzy, ale to był błąd. Ale jak taki doświadczony wyga jak pan mógłby tak wtopić? No wie pan co, znaczy, bo to jest tak, wszyscy już postawili krzyżyk, a na razie żadna firma nie upadła. Mamy kłopoty, straciliśmy zdolność zbierania pieniędzy, nie obsługujemy bieżących pożyczek, ale jeszcze nie ogłosiliśmy upadłości, ani nie zlikwidowaliśmy żadnej firmy. Ja w dalszym ciągu jestem przekonany, że my jesteśmy w stanie nie tylko spłacić wszystkie wynagrodzenia pracownikom, ale także oddać w ciągu 5 lat wszystko to, co zainwestowali w nas inwestorzy. Nie pomaga mi oczywiście ten hejt i różnego rodzaju problemy. To utrudnia, odstrasza inwestorów, ale nawet teraz, nawet dzisiaj ja rozmawiam z 3 inwestorami. Jestem pewien, że rozwiązanie finansowe do tych dobrych pomysłów biznesowych, bo to, co było dobre, to na pewno były marki, nowe rodzaje wódki, nowe rodzaje emocji, przy których się pije inny alkohol właśnie, czy wyjebongo, czy wybuchowa. To były kompletnie nowe rzeczy, to były duże innowacje w branży alkoholowej, ale no, zabrakło nam właśnie pieniędzy, determinacji, konsekwencji i jednocześnie jednak takiego węższego trochę prowadzenia tej spółki. Za dużo spółek, za dużo tematów, to był największy błąd. Jak pan się odniesie do publikacji wyborczej, która napisała: łączne zadłużenie biznesów Palikota wynosi około 360 milionów. Palikot jest winien ponad 9 tysiącom osób 220 milionów złotych. Podobno pan tak sam twierdzi. Mhm. Czyli inwestorów rzeczywiście jest około 9 tysięcy, przy czym część z nich to nie są inwestorzy, jak to się mówi, takim zwykłym językiem, którzy pożyczyli pieniądze, prawda? Tylko to są inwestorzy, którzy zainwestowali w kapitał spółki. No, kupili akcje, udziały. W związku z tym ja nie jestem im nic dłużny. Oni po prostu nie zarobili tyle, ile... Ale oni dali panu pieniądze. No, nie dali, zainwestowali właśnie, bo to jest zasadnicza rzecz, której się w Polsce nie... To nie jest tak, że ktoś dał pieniądze. Jak ja przedstawiam, proszę pana, będę budował sieć sklepów, albo będę wprowadzał nową wódkę kraftową, czy jakąś whisky, czy cokolwiek innego. To jest taki biznes. W ciągu 5 lat można na tym zarobić. To są takie założenia, to jest kalkulacja, to są wyniki, to jest moje CV, to jest moje doświadczenie. Inwestuje pan w to, czy nie? To nie jest coś, że ktoś mi coś dał. Ktoś zainwestował, żeby zarobić te pieniądze i w inwestowanie wpisane jest ryzyko. Są oczywiście ludzie, którzy pożyczyli pieniądze, nie zainwestowali. W tym sensie się z panem zgadzam, że można powiedzieć, użyć słowa, że dali te pieniądze, chociaż dalej była pożyczka oprocentowana. Wszyscy ci ludzie przez całe lata dostawali odsetki. Nie znajdzie pan nikogo, który nic nie dostał ode mnie z kolei. Panie Janusz, ale jak się pan cofnie wstecz i przejrzy swoją tablicę na Facebooku, to pan przekonywał, że te inwestycje są pewne, no, że te pieniądze będą podwojone, że beczki z whisky są tak naprawdę pewną inwestycją na lata, pewniejsze od pieniędzy w banku. Tak jest. Jestem o tym przekonany, że to jest bardzo dobry kierunek inwestowania i zarówno i whisky, i polskie alkohole mocne, kraftowe,
i nawet piwa rzemieślnicze, regionalne, to w dalszym ciągu jest ogromny rynek i dość pewny biznesowo. I powtarzam raz jeszcze, mimo ogromnych trudności i głębokiej restrukturyzacji, projekt nie jest zamknięty, nie zbankrutował, jeszcze można go wyprowadzić. Ile ma pan pieniędzy do oddania jeszcze tym ludziom? Jeżeli chodzi o instrumenty, znaczy te pożyczki, o te właśnie, jak pan to nazwał, pieniądze, które ludzie dali, to jest około 200 milionów. Przy tym część z tego to są pieniądze zainwestowane w kapitał, część to są zobowiązania między spółkami, a część to są pożyczki zewnętrzne. Takie naprawdę takich sensu stricte pożyczek zewnętrznych jest około 90 milionów. A jak się pan odniesie do takiego wpisu internauty? Czekam na moją whisky, mówił pan, że leży bezpiecznie w beczce. I co by się nie działo z firmą, to pewna lokata. Więc czekam tylko na informację, kiedy i gdzie ją odebrać. No pierwsze whisky do odebrania będą dopiero pod koniec tego roku, zgodnie z naszymi umowami. Są do odebrania... Wszyscy, którzy zainwestowali, będą mogli odebrać? No dzisiaj nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się stało. Mamy w tej chwili około 400 beczek wypełnionych okowitami do odbioru. To prowadzimy tam uzgodnienia, bo to jest troszkę nietypowe z punktu widzenia Urzędu Skarbowego, bo nie ma zwykłej banderoli, takiej jak się robi na butelce, powiedzmy sobie, czy tam na słoiku, tylko ona musi być na takim zamknięciu do tej beczki, ale to już jest końcowa faza uzgodnień i powinniśmy pierwsze beczki w marcu z okowitą. Czyli może pan powiedzieć do kamery wszystkim inwestorom, że niedługo będą mogli... Pierwsze beczki wyjadą w marcu, czyli w ciągu najbliższego miesiąca wyjadą do inwestorów. To nie są wszystkie, jak powiedziałem, bo proces jest rozłożony na kilka lat. Niektórzy kupili 3 lata temu, niektórzy 2 lata temu, niektórzy 1,5 roku temu. I odpowiednio każdy z nich musi wytrzymać 3 lata, bo taki jest czas oczekiwania, żeby okowita, czyli taki destylat uzyskany z różnych surowców, zamienił się przez czas leżakowania w beczce dębowej w coś, co zgodnie z ustawą może być nazywane whisky. Co pan już stracił przez te wszystkie swoje problemy obecne? No, wie pan, najwięcej to straciłem wiarygodności i to ciągle się muszę tłumaczyć. To jest jakby pewien problem. Oczywiście... Ale chodzi mi bardziej o nieruchomości, które... No dom w Kazimierzu, mieszkanie w Warszawie. Ile on kosztował ten dom? 6, 7, 8 milionów. Firma mi jest winna, moja firma manufaktura jest winna mi 28 milionów złotych. Czyli a po co tyle... pan kupował w ogóle ten dom? Podobno pan go kupił w lutym zeszłego roku i po kilku miesiącach komornik zajął panu. No wie pan co, bo tam to jest tak, że ja umowę na zakup tego domu podpisałem 3 lata wcześniej. Natomiast doszło do skutku zamknięcia w związku z tym, że został uruchomiony kredyt na zakup tego domu w jednym z banków. To została transakcja zamknięta tam powiedzmy 2 lata temu, niespełna 2 lata temu, ale sama transakcja była jakby przegadana ponad 3 lata temu. W zupełnie innej sytuacji. A gdzie pan teraz mieszka? W Lublinie. Tam też jest ryzyko, że ten dom zostanie panu zajęty? Też go zabezpieczyłem tym domem jedną z pożyczek dla manufaktury. To jest właśnie między innymi jedna ze składowych tej kwoty, blisko 30 milionów, które teoretycznie należą mi się od spółki i nie jest pewny, czy je w ogóle odzyskam. Obawia się pan, że panu zostaną zabrane? Wie pan, jeśli będę mógł normalnie funkcjonować, jeżeli ta nagonka na szczęście wraz z odejściem PiS-u się skończyła, więc zakładam, że z każdym miesiącem będzie lepiej i łatwiej. Ale dług jest nadal ogromny, jest. Tak? No i będzie trzeba się bardzo starać, żeby go spłacić. Jest ryzyko, że ja to wszystko mogę stracić. Jest takie Obawia ryzyko. Się pan, że wyląduje na ulicy? No wie pan, jakoś gdybym nie miał takiego fundamentalnego optymizmu w sobie i wiary w to, że z najtrudniejszych opresji jestem w stanie wyjść, jak to nieraz bywało w moim życiu, to może bym się tak obawiał. Ja oczywiście nie wykluczam tego, ale wierzę, że mi się uda uniknąć najgorszego. Mhm. Przejdźmy do pana najnowszego dziecka, które szczęśliwie nie jest pan w stanie zadłużyć, do książki, która nazywa się Kulisy Biznes Show, czyli tak. Jak wydałem 220 milionów. To pan wymyślił ten tytuł? Tak. Jak by pan określił osoby, które pan opisuje w tej książce? No to są tam się pojawia między innymi Magda Cielecka, Szymon Hołownia, Kuba Wojewódzki. Magda Gessler i Kuba Wojewódzki. To są pana znajomi, przyjaciele. No różnie, to nie jest jednolita grupa, żeby o wszystkich można powiedzieć, że są wszystko na przykład przyjaciele, bo wszystko znajomi. To są często też, to są i przyjaciele, i znajomi, i partnerzy, i ludzie, z którymi po prostu współpracowałem przez minione czasami 3 lata, a w przypadku niektórych osób to jest znacznie dłuższa historia. Przed publikacją tej książki pan się kontaktował z tymi ludźmi,
czy im pasuje to, że pan je opisze w tej książce? No to są osoby publiczne, wie pan, jak ktoś pełni funkcję publiczną, jest czy przedsiębiorcą, czy politykiem, czy influencerem, czy gwiazdą jakichś mediów to, tradycyjnych, to tak czy inaczej każda taka osoba się liczy z tym, że ma funkcję publiczną. Ja nie piszę o ich sytuacjach domowych. Ja piszę o relacjach między nami, o tym, co było w tym, co robiliśmy. Były przyjacielskie relacje często. Bardzo często, tak, tak. No i co często, nie wiem, pan jeszcze pewnie nie miał czasu przejść tej książki, bo nie dość, że książka się niedawno ukazała, to cały nakład się sprzedał w pierwszym dniu. To chcę powiedzieć, że to jest książka, wbrew temu, jaka powstała taka fala, wyważona. Tam są oczywiście rzeczy, których nie wie się, bo nie zna się ludzi od takiego codziennego życia zwykłego, tych tak zwanych gwiazd. I w tym sensie to jest bardzo interesujące. Ale to są też portrety wyważone. To nie jest książka tendencyjna, napisana po to, żeby kogoś zniszczyć albo żeby... Panie Januszu, ale pan obrabia im tyłek swoim przyjaciołom. Niekoniecznie, niekoniecznie. Proszę przeczytać książkę. Zapewniam pana, że będzie pan zaskoczony, jak jest to zrównoważone. W zajawce do książki pan zadaje pytanie, czy Kuba Wojewódzki jest homoseksualistą. No bo to jest pytanie, które mi zadawali prawie wszyscy ludzie, których kiedyś poznałem z Kubą Wojewódzkim. Każdy to pytał, czy on jest gejem, czy on naprawdę jest, nie jest gejem. No i to jest pytanie, i to nie ja wymyślam to pytanie. Nie wiem, dlaczego ludzie, jak myślą o Kubie Wojewódzkim, zadają to pytanie. Ja, moim zdaniem, o Kubie Wojewódzkim jeszcze porozmawiamy, no ale to moim był pana... Nie jest gejem. To jest pana bardzo dobry kolega był. Tak, bardzo dobry kolega i świetny, duży wkład miał w biznes, bo zrobił bardzo dużo opisów na tych produktach naszych. Można i myśli pan, że się cieszył, że pan go w tej książce... Jak ja go porównuję tutaj do intelektualistów nowojorskich żydowskiego pochodzenia, to czego... porównuję go do Woody Allena, do Filipa Rota, to czego on się ma tutaj wstydzić? A że zadajemy przy okazji tego też pytania, czy ktoś jest taki, czy inny, bo takie pytania zadawali mi ludzie, którzy się pytali o moją znajomość z Kubą Wojewódzkim. A po tej książce pan rozmawiał z kimś, kogo pan opisał? Tak, nawet dzisiaj. I są zadowoleni? Jedni bardzo, na przykład Michał Rusinek albo Wojtek Mazolewski, a inni mniej. Ale jedni są bardziej, drudzy mniej zadowoleni. Natomiast wszyscy przeczytali i jedno, co podkreślają, świetnie się książkę czyta. Zachęcam państwa do przeczytania. Kuba Wojewódzki stwierdził, że na współpracy z panem nie zarobił ani złotówki. Jak to jest możliwe, że jeden z największych celebrytów daje twarz panu przez około rok i tak naprawdę nie wyciągnął z biznesu nawet złotówki? On jest akcjonariuszem spółki, posiada wcale niemały pakiet akcji. To jest prawda, tak? Że nie zarobił nawet złotówki nie, z panem? Nie, zarobił, tak. Bo wie pan, ja już panu mówiłem, ja przez 2 lata też nie wziąłem żadnego wynagrodzenia. Ostatnio, przez pierwsze 5 lat to w ogóle nawet nie byłem na liście płac. Także mój epizod zarobienia czegokolwiek jest też bardzo malutki. Znacznie mniej zarobiłem niż zainwestowałem. Ale nie o to chodzi, bo myśmy inwestowali nie po to, żeby brać pensję. Byśmy inwestowali, żeby mieć kapitał. Liczyliśmy, że spółka będzie miała wielokrotnie większą wartość, że zarówno Kuba Wojewódzki, jak ja i inni inwestorzy zarobią na tym pieniądze. Więc on te akcje ma. One są dzisiaj mało warte w związku z tym kryzysem, tą restrukturyzacją, ale za 5 lat mogą być warte dziesiątki milionów. Wojewódzki dostanie jeszcze jakieś pieniądze za współpracę z panem? Myślę, że tak, że jeżeli ten projekt... Jaka to jest kwota mniej więcej, na którą on może liczyć? Teraz całkiem niedawno firma Polmos Bielsko-Biała została kupiona przez duży fundusz amerykański, który jest właścicielem między innymi Żabki i Polmosu Lublin, obecnie Sztok z Lublina. Ten zakład w Bielsku-Białej produkujący wódkę Bocian, powszechnie znaną, został sprzedany za 620 milionów. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy za 5 lat nie byli warci 620 milionów, żeby Kuba Wojewódzki nie zarobił na tym 100 milionów złotych. No tak, ale on chce się wycofać z biznesu z panem, więc... Ma do tego prawo. Każdy inwestor może w pewnym momencie uznać, że nie wierzy w powodzenie projektu i się wycofuje. Ja zachęcam do pozostania, bo nic się nie zmieniło. Diagnoza nasza dotycząca tego, że ludzie chcą pić inny alkohol z innych powodów, w innych okolicznościach się potwierdza. I nawet ten kryzys, który w tej chwili jest na rynku konsumpcji i piwa, i w ogóle alkoholu, w pewnym sensie można powiedzieć, bardzo dobrze zdiagnozowaliśmy, bo właśnie ludzie odchodzą od takiego alkoholu, powiedziałbym, bardzo tradycyjnego i szukają nowego alkoholu z inną zawartością alkoholu, inaczej produkowanego, przy innej okazji pitego. Więc mi się wydaje, że mamy dalej dobrą ofertę. Potrzebujemy trochę teraz wsparcia finansowego, żeby tą firmę znów wyprowadzić na prostą i to się uda. Pan mówi dużo o przyszłości, ale czy Wojewódzki może dostać pieniądze za ten okres, nie, w którym był z panem? Nie, bo myśmy się nie umawiali, że ktoś dostanie pieniądze. Bo to nie było na takiej zasadzie, że ktoś przychodzi do pracy. Pracowałem przez cały
Niczego pan mu nie obiecywał? Nie. Myśmy się umawiali na to, że jego akcje będą znacznie więcej warte. Umawialiśmy, że wejdą na giełdę i ja byłem przekonany, nie wiem dlaczego giełda nas nie dopuściła. Mam nadzieję, że to teraz przy zmianie władzy się wyjaśni, czy nie stały za tym jakieś niecne interesy Morawieckiego, Sobonia, szefów KNF-u, UOKiK-u, rzecznika finansowego i cała próba jakby zdyskredytowania mojej osoby i firmy i spowodowania przez to ataku na ówczesnego szefa opozycji, a dzisiaj szefa rządu Donalda Tuska. Wiele na to wskazuje, że takie działania były. Ja mam niepotwierdzoną informację, że byłem inwigilowany. Chciałbym wiedzieć, czy giełda, wstrzymując po prostu wejście naszej spółki na giełdę, była informowana i przez kogo, co zostało powiedziane, dlaczego w sposób zupełnie błahych powodów nie dopuszczono nas do giełdy. Też chcę, żeby inni, którzy nam rzucali kłody pod nogi, odpowiedzieli za to, co zrobili, bo to nie jest tylko, że ja jestem odpowiedzialny. Odpowiedzialny jest są ludzie z KNF-u, rzecznik finansowy, UOKiK, odpowiedzialny jest premier Morawiecki, odpowiedzialny jest wiceminister Soboń. To ludzie, którzy szczuli na firmę i do nich nasi inwestorzy, jeżeli się ta co okaże i potwierdzi, że byliśmy inwigilowani, że ja byłem inwigilowany, to oni będą musieli wszyscy ponieść też odpowiedzialność za to, że doprowadzili do takiego obniżenia wartości firmy i kłopotów, w których się w tej chwili znajdujemy. A Wojewódzki, jak zostanie, nie wycofa się z tych akcji, zresztą nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj od niego je odkupił, no to jest w stanie zarobić na tym całkiem niezłe pieniądze w ciągu 5 lat. Do polityki jeszcze przejdziemy zaraz, ale chciałem dopytać właśnie o słowa Wojewódzkiego. Nazwał pana wielkim magiem i największym błędem inwestycyjnym zarówno w kwestiach biznesowych, jak i ludzkich. Nawet ludzko pan mu podpadł? No to już nie wiem z czym, bo zawsze wspominam, że było bardzo, bardzo przyjemne były te nasze spotkania. Ja zresztą Kubę Wojewódzkiego bardzo lubię, bo jest to człowiek żywy, który nigdy, w sensie człowiek nigdy nie nudzi w towarzystwie nakręcony, może za bardzo właśnie sfokusowany na taki rock and roll, seks rock and roll i taki pewien rodzaj zabawy, ale w sumie fantastyczny kompan do towarzystwa. Przejdźmy do polityki, czyli tam, gdzie pana ciągnie najbardziej. Widać to po pana aktywności między innymi na Twitterze. Albo może jeszcze inaczej. Czy myślał pan o powrocie do polityki w ostatnim czasie? Nie, chociaż bardzo zazdroszczę tym ludziom, którzy są w tej chwili w polityce. Jak spotykam czasem jakichś byłych kolegów, to im o tym mówię i wszystko jedno, w jakiej części sceny politycznej się znajdują, bo to są niezwykłe czasy. No, po pierwsze, niezwykłe są w tym znaczeniu też tej skali przedsięwzięć, które trzeba teraz przeprowadzić, żeby to się udało. No, Rosja, która stanowi zagrożenie dla całego świata i dla Polski. Nieprawdopodobnie zdemolowane państwo poprzez 8 lat rządów PiS-u. Wciąż gigantyczne wyzwania cywilizacyjne, jakie stoją. Przykłady tutaj protestów rolników są tylko jednymi z tych przykładów, które trzeba przeprowadzić. Więc to są czasy absolutnie niezwykłe. I co więcej, dla polskich polityków to jest w tej chwili nieprawdopodobna szansa. Dzisiaj nie ma takich silnych przywódców jak Angela Merkel, jak wcześniej Helmut Kohl, czy Ronald Reagan, czy inni tego typu przywódcy. Więc szansa dla takich ludzi jak Tusk, czy Sikorski, czy innych z różnych też stron sceny politycznej, żeby dzisiaj odegrać rolę, jakiej nie był w stanie odegrać żaden polski polityk, jest niebywała. Więc te czasy są fantastyczne, są bardzo trudne, bardzo wymagające. Nie można wykluczyć wojny i zagrożeń fundamentalnych dla nas wszystkich, ale jednocześnie są to fantastyczne czasy, w których można też naprawdę sprawdzić cały swój charakter i swój potencjał. Więc jak gdybym był w stanie kilka lat wcześniej przewidzieć ten rozwój wydarzeń, a mnie jednak wojna na Ukrainie zaskoczyła i też skalą i swobodą prowadzenia tych takich działań w dawnym bardzo stylu, kosztem ludności cywilnej i tak dalej. Tego właściwie nikt się nie spodziewał, a przynajmniej no, większość ludzi się tego nie spodziewała. Więc gdybym wiedział wtedy, to być może bym został w tej polityce, że świat pójdzie w to, bo to są niesamowite czasy i niewiarygodna szansa dla Polski. My się możemy stać naprawdę pierwszoligowym graczem w Europie i na świecie. Wspomniał pan o Tusku, jeszcze o Tuska pana zaraz dopytam, ale z ręką na sercu pan może powiedzieć, że nie myślał o starcie w wyborach do Europarlamentu? Nie. No, tam można dobrze zarobić, by mógł się pan odbić. Ja wie pan co, to by było dla wszystkich inwestorów, to byłoby uderzenie po twarzy. Ja po prostu obiecałem im, że do końca zejdę ostatni z tego pokładu, jak się już nie da uratować, ale wierzę, że się da uratować. Więc ja robię filmiki, jeżdżę, szukam, rozmawiam z dystrybutorami, promuję to wszystko, żeby się ten projekt jednak udało jeszcze naprawić. Ja nie mogę nagle powiedzieć, słuchajcie, no przykro mi bardzo, ja wyjeżdżam do... Dopóki będę mógł działać i nie będzie upadłości firmy, to będę prowadził
doprowadził ją do końca. Ostatnio pan napisał na Twitterze: rozmawiałem z kilkoma profesorami medycyny w Lublinie. Cała sprawa z Ziobrą to ustawka szefowej onkologii w Lublinie. Czemu nikt tego nie zbada? Na trzeźwo pan to pisał? Pewnie, że tak. To jest tak irytujące, wie pan, co się dzieje w polskim dziennikarstwie. Nie odnoszę tego bezpośrednio do pana, ale do większości. No, świat się zamknął w takiej bańce, wie pan, na tym X-ie. Dawnym Twitterze. Tam się ludzie komentują, ktoś kogoś skomentował, jakoś nazwał, tym się żyje. No przecież, a gdzie jest w ogóle kwestia, no wie pan co, naprawdę, jeżeli człowiek jest posądzony o takie zbrodnie jak Zbigniew Ziobro, mianowicie, że nielegalnie kupił system inwigilacji Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, niezgodnie z prawem, że następnie został on użyty na taką skalę przeciwko różnym ludziom, no to my musimy wiedzieć, jaka jest realna diagnoza tego człowieka. Jeżeli ale jest... podobno pan już wie, bo pan stwierdził, że to jest ustawka szefowej onkologii w Lublinie. Tak twierdzą różni zapytani przeze mnie wybitni lekarze. A może pan podać jakieś nazwiska? No, oczywiście, że nie, bo nigdy mi więcej nikt nic nie powie. Ale ja nie jestem dziennikarzem. Zachęcam, żeby pojechać i się podowiadywać. Kto się tam leczył? Czy prawdą jest, że wcześniej bywał tam Rydzyk? Jacy tam biskupi jeszcze bywali? Za co szefowa onkologii została wyciągnięta z kłopotów, które miała wcześniej, a została usunięta za nieprawidłowości finansowe za poprzedniej ekipy Platformy Obywatelskiej? Dlaczego wróciła w okresie PiS-u? Co takiego się wydarzyło? Niech ktoś to zbada, bo to są okoliczności, które nie przesądzają o tym, że to jest blef, ale dają na pewno mandat do pytania się, dobrze, jeżeli człowiek, pana naprawdę nie dziwi, że nagle minister sprawiedliwości podejrzewany o takie niecne cele znika w ogóle w momencie wyborów i nie wiadomo do końca, gdzie się znajduje? No przecież jak człowiek jest chory, to leży w szpitalu, można nagrać jego zdjęcia, widać jak wygląda. Podobno leży w szpitalu, tak no to, mówią politycy. No tak, ale kto to mówi? No najbliżsi współpracownicy, Patryk Jaki, inni ludzie bez całkowitej wiarygodności. Ja nie przesądzam, bo ja nie widziałem Ziobry, trudno go ponoć zobaczyć. Zdaje się, że go w Polsce też nie ma, ale w każdym bądź razie trzeba byłoby wyjaśnić, gdzie on przebywa i porozmawiać z lekarzem, który go prowadzi. I nie ma w tym nic niewłaściwego. My jako obywatele mamy prawo wiedzieć, czy facet, który przez 8 lat dewastował wymiar sprawiedliwości w Polsce, jest naprawdę chory, czy tylko blefuje. Pana zdaniem to jest ustawka, pan tak napisał. Tak, ja uważam, że z tego, co mi powiedzieli różni wybitni lekarze w Lublinie, to jest ustawka. Innym razem pan napisał na Twitterze: Tusk idzie po rządy w Europie, symetryści zaraz wymiękną. Jak pan ocenia pierwsze miesiące rządu Tuska? No bardzo ogromna jest inicjatywa rzeczywiście międzynarodowa. Ona wynika z tego, że to już nie jest moim zdaniem, nikt nie ma odwagi tego powiedzieć polskiemu społeczeństwu wprost, ale scenariusz wojny jest bardzo realny. Jeszcze rok temu większość analityków go wykluczała, a dzisiaj patrząc na sytuację, w jakiej znalazł się Putin i w zasadzie, że on już nie ma żadnego ryzyka, oraz że poczuł, że wykorzystał ten ostatni rok do przestawienia swojej gospodarki na produkcję wojskową, że ma teraz przewagę i ją za 2 lata straci, bo to, co się w tej chwili dopiero dzieje w Niemczech, we Francji, w Europie, także w Stanach na szczęście, że zaczyna być coraz większa produkcja wojenna, no to oczywiście wyrówna te siły. Ale jak pan widzi te pierwsze poczynania w sprawie telewizji polskiej, no bardzo dobre, w sądach. Pan sobie wyobraża, żeby czym była telewizja polska, dalej funkcjonowała, jak następuje zmiana władzy? No co można było innego zrobić? Przecież ten hejt był na poziomie najbardziej faszystowskiego hejtu, który się odbył z telewizji publicznej. Przecież to, co wyprawiali ci dziennikarze w TVP, no woła o pomstę do nieba po prostu. Ja mam 48% obecności medialnej w TVP Info, w której nie byłem od 2015 roku. Czyli bez żadnego powodu osoby, która nie pełni funkcji publicznej, co kilka dni ktoś musiał zamieszać jakąś zmiankę na mój temat albo jakiś materiał, żeby im wyszło przy tych milionowych zasięgach w mediach społecznych, że ja jestem 48% obecności medialnej w przestrzeni publicznej. Ja, Janusz Palikot, jestem w TVP Info. To jest Instytut Monitorowania. To jest jakieś szaleństwo. Tam co trzeci dzień pokazywano zdjęcie z Donaldem Tuskiem, jak pije wódkę w 2005 roku, żurawinówkę, taką nalewkę tradycyjną z okolic Biłgoraja właśnie. Kiedy pierwszy raz byliśmy w jakiejś podróży politycznej, 2005 roku, 20 lat temu. Tyle razy musiano to pokazać, że doszło do takich wskaźników. Więc ja tylko panu pokazuję, jakim złem była telewizja publiczna i dobrze została zlikwidowana. A jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no to wie pan, no, przecież to, co teraz czytamy, jak to państwo funkcjonowało,
że ci ludzie wszyscy po prostu muszą, to oni muszą trafić do więzienia. Ja powtarzam jeszcze raz, jestem przekonany, że Morawiecki kilkakrotnie, premier rządu, wymieniając moje nazwisko, minister Soboń nasyłając na mnie kontrolę, rzecznik finansowy i inni ludzie, nominaci, przyjaciele i koledzy Morawieckiego odpowiedzą za to, do jakich kłopotów doprowadzili moją firmę. Na kogo Janusz Palikot głosował 15 października? Na Koalicję Obywatelską. I w najbliższych wyborach też pan będzie głosował? No to zobaczymy, jak się potoczą te 4 lata, ale dzisiaj, gdyby te wybory się odbywały jutro, znowu bym zagłosował na Koalicję Obywatelską. Mimo, że jak pan wie, odszedłem kiedyś z Platformy, założyłem własną formację, wprowadziłem trzecią siłę do parlamentu, więc to nie jest tak, że wszystkie te lata byłem cały czas w tych samych relacjach do Platformy. Zmieniałem to zdanie, ale dzisiaj mi się wydaje, że jak się patrzy na polską scenę polityczną, to trudno jest o lepszą ekipę i o człowieka bardziej na właściwym miejscu niż Tuski, Sikorski w obliczu tych zagrożeń, w których Polska się znajduje. W książce pan pisał między innymi także o Szymonie Hołowni. Mhm. Jak pan ocenia go jako marszałka Sejmu? Wie pan co, to jest taka człowiek, który odniósł sukces, taki jak Szymon Hołownia, no bo trzecia siła w parlamencie, bardzo wysokie poparcie, ponad 14%, no to jest niebywały sukces. I oczywiście od razu bardzo wysoka funkcja, druga funkcja po prezydencie w sensie formalnym. Ale dziwi pana, że on jest tak pozytywnie odbierany? To jest tak, że człowiek odnosi taki sukces, to jeśli jest tak inteligentny, sprawny jak Szymon Hołownia, ma taki talent medialny, to jest na takiej fali, która go niesie przez 12-16 miesięcy. Pytanie o Szymona Hołownię, realny potencjał, to jest pytanie, gdzie on będzie, jak już się trochę opatrzy, znudzi ten jego nowy styl, ten jego nowy język, który on bez wątpienia wprowadził na funkcję marszałka. Ma szansę zostać prezydentem? Moim zdaniem normalnie bym powiedział, że jest bez szans, że tacy ludzie muszą najpierw przegrać, żeby mogli mieć taką w sobie prawdę, że ludzie uwierzą, że można im powierzyć losy kraju. Ale z drugiej strony jest to jeden z niewielu przypadków, że całkowity nowicjusz jest od razu marszałkiem Sejmu. Więc on dostał nieprawdopodobne narzędzie i co więcej, żyjemy w czasach, no też niezwykłych, z zagrożeniem wojennym i z całą tą niesamowitą sytuacją geopolityczną, więc on się może prawdopodobnie uchronić. Jak gdybym miał postawić pieniądze, to bym uważał, że raczej nie da rady. Ale ku mojemu zdziwieniu te miesiące pierwsze pokazują, że on jakoś nad tą swoją też taką formą panuje. No, zobaczymy, wie pan, bo bardzo łatwo jest takie 6 miesięcy, 7, 8 miesięcy, że będzie widać, czy jemu, czy on nabiera masy takiej prawdziwości, takiej siły, czy zaczyna być coraz bardziej śmieszny. Zagłosowałby pan na niego? Jak miał do wyboru Tuska czy Hołownię, zagłosowałbym na Tuska. A gdyby miał pan do wyboru Trzaskowskiego i Hołownię? Też bym zagłosował na Trzaskowskiego, ale to byłby wybór dużo trudniejszy. To nie są podobnego formatu ludźmi. Ale tak, w dalszym ciągu na Trzaskowskiego. Chociaż jestem pozytywnie zaskoczony Hołownią. Na koniec mała zabawa. Zna pan kwestionariusz Pivota? Nie. To jest taki francuski krytyk literacki i filozof. 10 krótkich pytań i poproszę krótkie odpowiedzi. Tak jest. Jakie jest twoje ulubione słowo? Dziękuję. Jakie jest pana przeciwne słowo? Nieulubione. Kurde. Co pana nakręca? Szok i zdumienie. Co pana zniechęca? Nuda. Owijanie w bawełnę. Ulubione przekleństwo. Z tym mam pewien kłopot, ale no, niech będzie jebnięty. Jaki dźwięk lubisz? Dźwięk, jaki lubię, no szum morza. Jakiego dźwięku nie znosisz? Piła do cięcia drzewa. Jaki inny zawód mógłby pan wykonywać? Kucharz. Jakiego zawodu nigdy nie mógłby pan wykonywać? Babcia klozetowa. I ostatnie pytanie. Jeśli niebo istnieje, co chciałby pan usłyszeć po przekroczeniu jego bram? Mamy tutaj dużo dobrego, dobrze schłodzonego alkoholu. Janusz Palikot, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.